Cześć! Witam Was w nowym odcinku popkulturowego i dzisiaj spotkamy się w takim dość nietypowym postindustrialnym wnętrzu, no ale dzisiaj mamy przede wszystkim jedną chyba z najważniejszych premier tego roku, czyli Patryk Wega do kin wprowadził swój nowy film Kobiety Mafii 2. Jaki to jest obraz? Jaka to jest produkcja? Czy warto na to wybrać się do kina? O tym sobie porozmawiamy dzisiaj w popkulturowym. O kinie Patryka Wegi powiedziano już chyba naprawdę bardzo wiele, jeżeli nie wszystko. No, ale jednak zawsze można coś dodać, bo z jednej strony widzowie pokochali naprawdę ostatnie filmy Patryka Wegi, chociaż one są szalenie nierówne, to mimo wszystko oni tłumnie chodzą do kina. Bez względu na to, jaka to jest grupa społeczna, to na kolejne filmy Patryka Wegi naprawdę idą miliony widzów, padają kolejne rekordy, ten box office jest rozwalany, a z drugiej strony krytycy załamują ręce. Nie potrafią zrozumieć, co takiego jest w filmach Patryka Wegi, że widzowie tak bardzo pokochali jego filmy, a co robi sam reżyser? No cóż, chudnie w oczach, kupuje kolejne markowe ciuchy i przede wszystkim snuje ambitne plany, jeżeli chodzi o kolejne jego filmy. Naprawdę plany ma bardzo ambitne, bo przede wszystkim, który polski reżyser do tej pory wybrałby się do Kolumbii i tam z lokalną ekipą nakręcił kino akcji, a Patryk Wega, realizując Kobiety Mafii 2, właśnie na taki krok się zdecydował. To jest ewenement, jeżeli chodzi o polskie kino i podejrzewam, że część polskiego środowiska filmowego może to naprawdę bardzo zaboleć. Welcome to Colombia. There's our ship. In 4 weeks, it'll be in Poland. The coke is in the coffee or the bananas. The engine room. Tanto así confías en los polacos. Además, nos vamos a quedar con uno de ellos como rehén. Long life friendship, Poland, Colombia. Lista ma do zrobienia. Duży bardzo. Po fatalnych plagach Breslau Patryk Wega w końcu wraca na właściwe tory. Widać, że film nakręcony dla platformy Showmax po prostu był takim dodatkiem, taką robotą na boku, takim tanim filmikiem, a Kobiety Mafii 2 to jest naprawdę produkcja zrobiona z rozmachem. Akcja Kobiet Mafii 2 zaczyna się praktycznie w tym samym miejscu, w którym zakończyła się jedynka. Pamiętacie, opowiadałem Wam o tym filmie, ale jeżeli nie, to z tą produkcją miałem wówczas taki problem, że nie do końca mogłem zrozumieć, czemu Wega nie może się zdecydować, kto jest główną bohaterką Kobiet Mafii 2, tam zaczynaliśmy tę opowieść od przygód Olgi Bołądź, a potem w nie dość płynny sposób przechodziliśmy do Agnieszki Dygant, czyli filmowej niani, która zaczynała rozkręcać w Warszawie narkobiznes. No tutaj już od początku wiemy, że to właśnie niania, czyli Agnieszka Dygant jest taką główną prowodyrką, główną rządzącą. To ona jest bossem i to ona walczy o władzę. To za jej pośrednictwem wszystko będzie się rozgrywać i to ona da tutaj czadu. Nie chcę Wam za bardzo streszczać fabuły Kobiet Mafii 2, bo przecież byłby to ruch zupełnie bez sensu, bo nie po to idziecie do kina, ale jednak chciałbym lekko nakreślić to, co się dzieje w pierwszych minutach filmu. Niania wpada na genialny pomysł, przynajmniej genialny jej zdaniem, że zacznie kupować od Kolumbijczyków koks. Bardzo dużo koksu, za który tutaj w Polsce zbije fortunę. No ale oczywiście nie wszystko idzie po jej myśli. Co dokładnie się wydarzy na ekranie? Tego Wam nie zdradzę, bo to trzeba zwyczajnie zobaczyć. Kiedyś takie coś? Jedyna taka okazja. Nie okazja, chowaj to. Ty jesteś jakiś niepoważny. Nie przesadź. Patryk Wega stawia na rozmach. Tutaj kamera polskiego filmowca wyjeżdża, czy to do Kolumbii, czy to do Maroko, czy do Niemiec. No po prostu dzieje się. Więcej, gdy trzeba wysadzić za pomocą granatnika łódkę, to się to po prostu robi. No, do tej pory polscy filmowcy raczej nie mieli, może fantazję taką mieli, ale raczej nie mieli środków, albo nawet odwagi, żeby to zrobić, a tymczasem przychodzi Patryk Wega i to zwyczajnie robi. Można, da się, no po prostu da się. Z drugiej strony też Patryk Wega, co oczywiście dla niego typowe, bo przecież jeżeli oglądaliście poprzednie filmy Patryka Wegi, to doskonale wiecie, jakie jest jego podejście do scenariusza. Mnoży wątki. Tych wątków jest tutaj multum. Naprawdę, z jednej strony handel koksem, tutaj z drugiej strony ocieplanie wizerunku państwa islamskiego za pomocą love story, a potem przechodzimy płynnie do handlu narządami.
ale z drugiej strony też nie miałem takiego odczucia, tak jak przy poprzednich filmach Wegi, że oglądam serial, który został okrojony do formatu filmowego. To jest wszystko bardzo płynne, to wszystko trzyma się po prostu kupy, mówiąc kolokwialnie. Naprawdę dobrze się to ogląda, widać, że tutaj naprawdę posiedziano troszeczkę nad tym scenariuszem, przemyślano to wszystko, jest początek, jest rozwinięcie, jest zakończenie. Teraz nasz czas na kilka ćwiczeń rozciągających. Rozłóż nogi. W tym jestem mistrzynią. Ta-dam! Oczywiście, ta opowieść jest odpowiednio podkoloryzowana, bo to jednak jest Patryk Wega, no come on, dzieciaki. To jest Patryk Wega, jego filmowy świat, jego filmowa piaskownica, więc tutaj wszystko musi być jeszcze mocniej, jeszcze bardziej dociśnięte. Od chociażby postać kreowana przez Katarzynę Warnkę, czyli Spuchnięta Anka. Ona już szarżowała na ekranie w pierwszej części, ale to, co robi tutaj, to jest absolutne przebicie tego. Ona jest tutaj głównym źródłem komizmu, ona naprawdę na ekranie wyczynia niestworzone rzeczy, doskonale się na to patrzy. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że to jest chyba życiowa rola filmowa Katarzyny Warnkę do tej pory. No ona jest doskonała jako Spuchnięta Anka. Po prostu chce się tego więcej, więcej, jeszcze więcej i mam wrażenie, że w trzeciej części ta bohaterka odpali się jeszcze bardziej, a będzie się do czego odpalać, ale tutaj wam nie spoileruję. Z drugiej strony mamy też nowych bohaterów, przede wszystkim Piotr Adamczyk. Do tej pory znaliśmy go raczej z takich spokojnych, wręcz ciepłych ról. Tutaj jakaś komedia romantyczna, tutaj film o papieżu, a tutaj pojawia się przed kamerą wytatuowany, łysy gangus z dziwną brudką, no i naprawdę robi porządki na mieście. Ale jeszcze większą petardą jest jego filmowa córka, czyli Stella, w którą wciela się, moim zdaniem, świetna Aleksandra Grabowska. Dziewczyna, która jest praktycznie debiutantką, która debiutuje na dużym ekranie. Wcześniej mogliśmy oglądać ją jedynie w drugim sezonie Belfra, a tutaj po prostu zalicza wejście z buta. Ona jest taką filmową lwicą. Gdy pojawia się na ekranie, to pożera wszystkich, którzy są dookoła niej. Od chociażby popatrzcie na jej sceny z Bonsonem. Ona potrafi tutaj zakasować rapera w każdy możliwy sposób. On przy niej niknie, jest taki malutki. Ona po prostu jest panią tego ekranu i coś mi podpowiada, że w trzeciej części to właśnie ona będzie prawdziwą królową mafii. Już tutaj się cały czas rozpływam nad tym wątkiem kolumbijskim, ale to naprawdę świetnie wygląda. No Patryk Wega, mam wrażenie, że tutaj pewnie oczywiście pomagała mu lokalna ekipa, ale dołożył wszelkich starań, żeby to wyglądało na światowym poziomie. Naprawdę bardzo dobrze się na to patrzy, ale żeby nie było. Kobiety mafii oczywiście nie są wolne błędów. Znajdziecie tam jakieś scenariuszowe głupotki, jakieś efekty specjalne, które są zupełnie niepotrzebne. Od tutaj jakiś radiowóz wylatuje w powietrze nad drogą zupełnie z niewiadomych przyczyn, po co, po prostu, żeby było efektowniej. No, nie zawsze tak trzeba. Słabszy jest też wątek Aleksandry Popławskiej, która w Maroku nawiązuje romans z bojownikiem ISIS. No, nie do końca jest to, mam wrażenie, uzasadnione fabularnie. Jest to troszeczkę wepchnięte na siłę. Co prawda pod koniec sytuacja jest trochę już bardziej klarowna, troszeczkę bardziej się to wszystko wyjaśnia, ale moim zdaniem i tak jest to grubymi nićmi szyte. I zwyczajnie, gdy się ogląda inne wątki w Kobietach Mafii, to o tej Aleksandrze Popławskiej i jej arabskim wojowniku się kompletnie zapomina. No cóż, nie wszystko mogło pójść zgodnie z planem, ale i tak jest całkiem dobrze. Who the fuck are you? I'm your destiny. No, you don't know who I am. Then tell me. Then there's gonna be no turning back. I'm a warrior. In your country, I'm a terrorist. Are you going to fucking marry me or not? Kobiety Mafii 2 to nieskrępowana rozrywka. Patryk Wega zabrał nas w taką szaloną podróż, wielowątkową podróż po świecie gangsterki, biznesu i polityki, a właściwie po miejscu, w którym to wszystko się przenika, przecina w jednym punkcie. Nie wiem, czy polskie kino potrzebowało Kobiet Mafii 2, ale myślę, że polskie kino potrzebuje Patryka Wegi, takiego filmowego frika, gościa, który jeżeli sobie zamarzy jakiś pomysł, to go zwyczajnie konsekwentnie zrealizuje. No to jest film, który się naprawdę bardzo dobrze ogląda. Oczywiście liczę się z tym, że na Kobiety Mafii 2 spadnie pewnie ogromny hejt, bo na filmy Patryka Wegi spada w ostatnich czasach mniej lub bardziej zasłużony hejt. Czasem mniej, czasem bardziej. W przypadku Plag Breslau bardzo zasłużony hejt. Ale Kobiety Mafii 2 są filmem nie tyle o klasy lepszym, co o dwie, co o trzy klasy lepszym. Naprawdę bardzo dobrze się ogląda, a ja osobiście mam wrażenie, że jest to film lepszy nawet od pierwszej części. Ze swojej strony bardzo polecam i zapraszam Was już na kolejny seans popkulturowego.
a wy tymczasem dajcie znać w komentarzach, czy podobały wam się Kobiety Mafii 2. Cześć!